Jest jakiś jakiś duch czasów, który powoduje, że pewne rzeczy są jeszcze niemożliwe na przykład. Ja wierzę w to, że rzeczy wydarzają się same. Że rzeczy dojrzewają w nas, zwłaszcza w zbiorowościach. To wszystko, co się dzieje dookoła, jest emanacją naszych wspólnych, pojedynczych pragnień. Każdy z nas ma jakiś sen, te sny się łączą w opowieści, te opowieści budują zdarzenia, te zdarzenia budują budynki, budują drogi, budują fabryki, budują szpitale itd., itd. Budują rządy, budują sejmy, budują nasze zgromadzenia i tak prawo. Więc te nasze, my odpowiadamy za te nasze indywidualne sny. Te nasze indywidualne sny, wydaje mi się, że moje doświadczenie bycia w zaspie mówi mi o tym, że te nasze indywidualne sny zbierają się na razie jeszcze w taką opowieść, której nie ma możliwości przekazania władzy do pokolenia już dojrzałego, czyli do pokolenia, ja mam lat 36, jestem dokładnie według wyliczeń statystycznych w połowie życia. Średnia, jest to średnia wieku Polaka, średnia połowa życia współczesnego mężczyzny Polaka. Gdybym był kobietą, miałbym przed sobą jeszcze 3 lata do połowy życia. Tak więc od tych najbliższych urodzin, które będę miał w marcu, już statystycznej tej liczbie lat będę schodził w dół. A nadal nie ma w społeczeństwie, w takim ruchu społecznym, w świecie polityki, w świecie władzy, nie ma nadal tego ruchu, żeby mnie potraktować jako człowieka już dojrzałego. Cały czas jestem, na przykład są takie śmieszne rzeczy w czasopismach. Ostatnio przeczytałem, jestem często wymieniany jako aktor młodego pokolenia. Bardzo młody aktor. Do tego stopnia, że widziałem ostatnio z jakiejś premiery takie też zdjęcia i podpisy. Na premierze było wielu aktorów młodego pokolenia. Bartosz Dopa, Magda Cielecka, Piotr Głowacki. No, naprawdę ludzie już po 50, więc kiedy się kończy to bycie młodym pokoleniem? Oczywiście żyjemy w Polsce z siwizną. Tak, tylko że odkąd mamy farby do włosów, to już tego w ogóle nie ma. To problem zupełnie zniknął. Ale jeżeli istnieje taki podział, że my jesteśmy, że ten podział istnieje taki, dziadkami są schodzący powoli za horyzont historii 90-latkowie. Andrzej Wajda, profesor Bartoszewski, tak? Obserwujemy, jak schodzą dziadkowie, Jan Paweł II. Rodzicami nadal są nasi rodzice, czyli ci, którzy tak jak tak spojrzymy we władzę, no to nie wiem, nawet dzisiaj pełniący funkcję prezesa rządzącej partii Jarosław Kaczyński jest w funkcji rodzica, ojca narodu i wszyscy jego koledzy, koleżanki są w funkcji rodziców. Czyli całe pokolenie Solidarności w gruncie rzeczy. Moje pokolenie jest nazywane pokoleniem dzieci Solidarności. To jeżeli my jesteśmy dziećmi, jednocześnie jesteśmy wnukami dziadków, to poniżej nas już nic nie ma. A sami mamy dzieci. No właśnie z tym też jest problem. jest często to wszystko się odsuwa, dlatego żeby właśnie nie nastąpiło to przekroczenie dalej. Ale tak jak na przykład patrzę na was, to w tej drabince języka polskiego brakuje dla was miejsca. Bo dopóki my nie staniemy się, nasze pokolenie nie wejdzie w pozycję rodziców, jakby te kolejne pokolenia nie przejdą, nie zrozumieją swojej szczytnej roli, czy nie są przygotowane, to nie wytworzy się przestrzeń dla następnych. I to obserwujemy w skali i naszego kraju, i Europy, czyli braku miejsca dla najmłodszych na pracę, braku przestrzeni w ogóle. No jako wyż demograficzny roku 80 dopełniliśmy rynek pracy, także razem z wyżem demograficznym lat 50. No naprawdę nie ma już gdzie, nie ma już miejsca. I co mają zrobić współcześni maturzyści albo maturzyści sprzed 5 lat? Jak ktoś, kto nazwał się pan dzieckiem Solidarności, może zagrać Beka tak fenomenalnie, tak na wskroś, by się chciało powiedzieć, skoro u Beków pan nie znał. Nie,
ja cała praca polega na tym, że czegoś nie chcę, muszę to poznać. To wtedy wchodzę w relacje z ludźmi i się dowiaduję. Po drodze tak rozmawialiśmy, czym ten zawód jest dla mnie. Dla mnie to jest zawód, w którym ja rekonstruuję. Czasem rekonstruuję z rzeczywistości, a czasem rekonstruuję z wyobraźni autora. Więc tutaj korzystałem z opowieści osób, które pamiętały swoich ubeków oraz ze spotkań z prawdziwymi SBK-ami, którzy zgodzili się ze mną porozmawiać, poopowiadać. Czyli dopytywał pan? No, taka praca. Moja praca to jest taka praca, aktorstwo to jest w ogóle takie wszystko. Socjologia, historia, psychologia, wszystko w praktyce, że ja sobie muszę to poczytać, potem spróbować i przeżyć to w jakiś sposób wiarygodny dla widzów, albo pokazać to w sposób wiarygodny, taki, żeby zapomnieli, żeby widzowie zajęli się tym, o czym ja chcę opowiadać, a nie mną. I w tym wypadku rzeczywiście spotkałem się z paroma osobami. Są zabawne historie, bo jedna pani na przykład, która pracowała przez całe życie w SB jako zaraz po historii, zaraz po studiach kończyła historię, teologię i filozofię. Weszła do struktur, dostała propozycję, weszła do struktur i była w takim dziale zajmującym się księżmi, ponieważ uwielbia religię. I przez 25 lat śledziła księży, miała mnóstwo, jak twierdziła, znajomych, przyjaźni, wielu ludzi zwanych, których traktowała jako tajnych współpracowników, innych chroniła, tych, których lubiła, tak opowiada. A dziś ja ją spotkałem na jakimś małym mieszkanku, zatękłym, śmierdzącym moczem kotów. Miała chyba szóstkę kotów perskich. Samotną, słuchającą Radia Maria. Od rana do wieczora, non stop, leciał Radia Maria i twierdzącą, że jest największą przyjaciółką księży, oddaje część swojej emerytury na Radio Maria. Zgadza się w 100% z tym, co Radio Maria mówi. I dla mnie te podróże, te spotkania z ludźmi, one są pouczające w tym sensie, że ja za każdym razem spotykam paradoksy. To znaczy ja nie mam mnie. To jest tak, jak idziecie na jakieś uroczystości rodzinne, bierzecie w nich udział. Ja większość czasu spędzam z dziećmi. Po prostu tam czuję, że jest rzeczywistość, że jest prawda, że jest, bo przy stole zaczynają się rozmowy, zaczyna się fikcja. Są rozmowy takie powierzchowne. I mam wrażenie, że polityka zajmuje się powierzchnią, stwarza te powierzchnie, stwarza nam obrazy, stwarza sztuczne podziały. Chce, żebyśmy byli pewni, że ci byli źli, a ci byli dobrzy. A przecież tak naprawdę nasze doświadczenie historyczne nie wykracza poza doświadczenie naszych bliskich. Znaczy, ja myślę, że tutaj połowa sali, bardzo się cieszę, że jesteśmy tak zróżnicowani wiekowo, połowa sali nie wie w ogóle, co to była Solidarność. Tak szczerze, tak po prostu, kiedy to było? To było na 15 lat przed waszymi narodzinami, albo 20. Dla mnie czymś takim było, ja się urodziłem w 80, to były wydarzenia z roku 60. No, naprawdę, to było coś. Ja słuchałem w latach 80, na początku lat 90. słuchałem The Doors jako wspomnienia muzyki młodości moich rodziców. To dziś czymś takim jest Two Unlimited, Ace of Base, nie wiem, Metallica. Metallica jest dla was moim The Doors. To jest tak, jak moja mama opowiadała, że jak ona zaczęła słuchać Niemena, to mój dziadek mówił, że co to jest za wycie, o folk, to jest głos, prawda? Młody chłopak, zbuntowany, powstaniec. No folk, wiecie, to był folk, Mieczysław Folk, człowiek, który urodził się pewnie ze 100 lat temu, nie żyje, robił w powstaniach, śpiewał takie, jak by to nazwać, ten styl jego? Taki pop, no. To były takie popularne piosenki. Taki ten, chyży, tylko że 80 lat temu.
Ale w opowieściach dziadków będzie kimś więcej, prawda? Będzie legendą, będzie kimś, kto ten. Więc mnie interesuje indywidualny los. Mnie interesuje w związku z moim zawodem ta kamera włożona do głowy każdego człowieka. Przecież nawet dzisiaj, stąd, z tego miejsca, każdy z nas będzie miał inne wspomnienia. Każdy z was, każdy z nas patrzy gdzie indziej. Każdy z nas ma postawioną gdzie indziej tę swoją własną kamerę świadomości. Każdy z nas ma w ogóle inaczej widzi barwy, każdy z nas inaczej czuje temperaturę, każdy z nas inaczej słyszy. Mnie to interesuje. A ja mam pytanie, która rola filmowa jest wam najbliższa? Odpowiem, żebyśmy jak się wszyscy poczuli trochę jak na zachodzie. Ostatnia. Jesteś tak dobry jak twój ostatni film, tak samo najbliższa jest ta ostatnia. Ale to jest coś prawdziwego, stąd mogłem sobie pozwolić na ten żart. Bo rzeczywiście ta jest mi najbliższa, która zajmuje w danym momencie najwięcej moją uwagę, która wywołuje we mnie najwięcej emocji, która we mnie w tym momencie obudza mnie do patrzenia na świat, która staje się pryzmatem, przez który widzę świat. I tak jest. A z takiej ścieżki zawodowej, gdybym miał wyznaczyć, to są takie, każda rola ma coś, staram się o to, żeby miała w sobie coś, co zmienia moje życie, bo tylko dzięki temu mam poczucie, że mam szansę dać impuls do zmiany komukolwiek na widowni. W związku z tym w każdej próbuję coś znaleźć. Czasem są to mniejsze rzeczy, czasem jest ich więcej, to zależy jak się uda. Ale może to jest istotna rola w pierwszej miłości, ale zaczęłam to serio oglądać dla Pana. Dlatego, że uznałam, że ma Pan tak ogromne poczucie humoru i czy to rzeczywiście jest potrzebne, to poczucie humoru, żeby istnieć jako aktor, czy no, tylko takie zdarzenie tej roli? Bardzo dziękuję. Ja zyskałem, dla mnie rola Wojtka w pierwszej miłości to jest ważna rola ze względu na moje otwarcie się na improwizację. Na takie, bo każdy jakby są, w różnym czasie powstają różne rzeczy. Są filmy, które mają na przykład na jedną scenę, na dwie sceny kręcimy przez cały dzień. A są filmy czy seriale, w których kręcimy o wiele więcej scen w ciągu dnia. Na przykład w pierwszej miłości kręcimy rzeczywiście dużo więcej scen w ciągu dnia. I jest to serial kręcony w dużym tempie. Czyli ja idąc do pierwszej miłości dostałem propozycję już bardzo bezpośrednią, że chcieliby, żebym przyszedł, bo jeśli przyjdę, to pojawi się taka postać jak Wojtek w Adlenie. No super, jeśli ktoś mnie zaprasza, no to ja wchodzę w to. Okazało się, że tam jest świetna ekipa ludzi, aktorów, zwłaszcza w tym wątku wiejskim, którzy są to świetnymi aktorami teatralnymi, każdy z nich się sprawdza w teatrze, do tego są świetnymi organizatorami, każdy z nich coś wyreżyserował albo zorganizował jakąś grupę teatralną, są wykładowcami w uczelniach, w ogóle ta nasza grupa Badlewska to są naprawdę super ciekawi ludzie. W związku z tym mają też dużo energii i teraz zmierzamy do tematu poczucia humoru, to ja wierzę w to, że poczucie humoru jest super istotne w życiu i w twórczości, bo ono daje jakby jest, z jednej strony jest dzieckiem dystansu, a z drugiej strony daje zdrowy dystans. Ale poczucie humoru istnieje tylko na bazie miłości. Znaczy, ja wierzę w to, że nie ma poczucia humoru, które może istnieć na bazie zła. Zresztą nie jest poczucie humoru, tylko to jest wtedy no właśnie, albo jakieś takie ostrze, jest w tym jakieś ostrze zawsze, które ja nie wierzę, że jest skuteczne. Znaczy ostrze zawsze kogoś zaboli, a jeśli coś kogoś boli, to dla mnie nie jest śmieszne. I ja w ten sposób, rozumiejąc poczucie humoru, rozumiem, że jest to poczucie po prostu przyjaźnienia się ze światem i przyjaźnienia się z ludźmi i takiego przyjaznego podglądania tych moich postaci, że
Każdy z nas jest po prostu, jesteśmy niedoskonali. No. Ile razy zapominamy różnych rzeczy. Przynajmniej raz każdy z nas się przewrócił na czymś śliskim. Teraz mielibyśmy w tej sytuacji, kiedy się tak przewracamy, to mamy do wyboru albo płakać, albo się śmiać. Oczywiście jeśli dzieje się coś złego, co wymaga od nas reakcji takiej, że musimy po prostu zabezpieczyć, nie wiem, czy swoją kością nową, czy nogę, czy ten, no to trudno, żebyśmy od razu się śmiali, bo to jest strata czasu, lepiej iść do szpitala i ucieszyć się po fakcie. Ale wierzę, że jeśli ja opowiadam o takich wypadkach, to opowiadam po to, żeby dać nadzieję, żeby dać wiarę i z takiego pozytywnego punktu widzenia. Więc zawsze wolę, żeby ktoś widział, jak ja się przewracam i się śmiał.